Przyniosłam dzisiaj kurkom jedzonko, ziarenka, owoce pokrojone i dzisiaj ich nie spotkałam. Ale za to widzicie tego kruczka? No, on tam poszedł pod te ławeczki, bo tam właśnie im rzuciłam w razie czego, bo muszę już powoli wracać do domku i on sobie poje troszeczkę. Ha, ha. No i fajnie. Przecież obojętnie kto. A niech skorzysta, prawda? O. O. W dzióbku ma. I tam serek jest też. Owoce i ziarenka. Dyni, słonecznika. Same pyszności. No. Jedz, jedz. O, zobaczcie jak je. Tak, każdy chce jeść. Niestety. Nie możemy myśleć tylko o sobie. Są przecież ptaki. No, przeróżne ptaki. Zobaczcie jak idzie, jak niesie w tym dzióbku. Ojejku. Ojej. A jak idzie taki, o tak. Coś zdobyłem. Oh. No. A ja już muszę iść do domku. Fajnie. Chociaż inne ptaszki skorzystają, a nie przyniosłam na pewno nic na darmo. No. Wszystko, co się robi, nie robi się na darmo. Powinno się zawsze myśleć o innych. Przysłużyć im się. Czy z pomocą. Jakąkolwiek. No. A natura zawsze nam odda podwójnie coś dobrego. O, spójrzcie, wraca znowu. Tak, tak, bo ja tam nasypałam troszkę. Także jest co wybierać. Jest w czym wybierać. No. Idź, idź. Ojejku, ale... Cały szczęśliwy. Cały szczęśliwy. Jedz. Jedz, jedz. Smacznego. O. O, znowu do dzióbka wziął. No. Ja tak rzuciłam te ziarenka, te pyszności pokrojone pod tymi ławeczkami, że w razie czego jak deszcz będzie padać, to żeby tak to nie zmokło. O, o jak grasuje tam. Pod jedną i pod drugą ławeczką ma. No, cały szczęśliwy, jak on chodzi. O, ho, ho, ho. Tańcuje. O, proszę. No, fajnie. No. O, ale wcina, ale wcina. Nie bój się. No dobra, czas już na mnie. Do usłyszenia. Odfrunął. W dzióbek sobie wziął jedzonko i odfrunął. Może do swoich dzieci. No.